Do tej pory dyspozytorzy nadzorowali pracę 20 karetek i odbierali telefony mieszkańców byłego województwa legnickiego. Od miesiąca są przeciążeni, bo doszło im znacznie więcej pracy. Odbierają telefony o pomoc z Jeleniej Góry czy Bolesławca, a nie zmienił się stan osobowy. Statystycznie odbierali około 240-260 telefonów dziennie. Teraz są dni, że odbierają w granicach 700 nawet. Także no, jest to niewyobrażalna ilość pracy, bardzo odpowiedzialnej, a w mojej ocenie nie do końca dobrze zorganizowanej, bo albo trzeba teraz na pilno podjąć decyzję i znaleźć środki o zwiększeniu ilości stanowisk. Pieniędzy jednak nie ma ani na pensje, ani na przeszkolenie dyspozytorów. Mają przecież bardzo odpowiedzialną pracę, są narażeni na stres, a przy nadmiarze pracy łatwiej o błędy, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii. Drugim rozwiązaniem jest przekierowanie wszystkich rozmów do Centrum Powiadomienia Ratunkowego we Wrocławiu. Spadnie ilość, chociażby nie będą musiały odbierać już tych numerów, w związku z tym będą miały więcej czasu na to, żeby więcej uwagi poświęcić na prawidłową koordynację akcji. Ja już pomijam to, że system sam ma w naszej ocenie coraz więcej niestety zastrzeżeń mamy. Chociażby to, że podpowiada odległość w linii prostej, a nie po mapie drogowej. Rozwiązania problemów nadal jednak nie znaleziono. Na chwilę obecną 6 osób odpowiada za życie 1 300 000 mieszkańców województwa dolnośląskiego i zarządza ponad 40 ambulansami. Dyrektor HAB dodaje, że najbardziej boi się o dni świąteczne i Sylwestra, bo wtedy zgłoszeń jest znacznie więcej. Legniczanin dzwoniący z informacją o zagrożeniu życia może pomocy nie doczekać.